Norymberskie taśmy prawdy. Koniec wojny w Europie. Waszyngton, 13 lipca 1945 roku. Najdroższa Barbaro, to zapewne mój ostatni list w najbliższym czasie. Mojemu bratu Badowi powierzono misję. Wkrótce dołączy do nas razem z Bobem Parishem i drugim montażystą. Będziemy jeździć po Niemczech w poszukiwaniu filmów i zdjęć, które posłużyłyby jako dowody w procesie norymberskim. Zahaczymy o francuską i brytyjską strefę okupacyjną. Nie wiem, czy udźwignę ciężar takiej misji. Pierwszy raz spoczywa na mnie tak wielka odpowiedzialność. Na samą myśl o tym paraliżuje mnie strach. Wojna dobiegła końca. Zwycięzcy przy stołach negocjacyjnych wykuwali nowy kształt świata. W rozmowach na najwyższym szczeblu wracała kwestia ukarania zbrodniarzy wojennych. Służyć temu miał wielki proces w niemieckiej Norymberdze. Jego szczegóły ustalono w Londynie w czerwcu 1945 roku. Równocześnie 6 tysięcy kilometrów dalej dwóch braci przygotowywało się do zadania, które zostawi głęboki ślad na ich życiu. Młodszy, Stuart Schulberg, który co dzień pisał do żony, miał wtedy 23 lata. Bad, kapitan marynarki, był od niego o 8 lat starszy. Ci dwaj idealiści otrzymali misję specjalną. Odszukać w archiwach filmy oraz zdjęcia, które zostaną wykorzystane jako dowody w procesie 24 hitlerowskich przywódców w połowie września zaczynającym się w Norymberdze. Wybrał ich sam John Ford. Wybitny reżyser kierował Field Photographic Branch, agendą OSS, Biura Służb Strategicznych. Pracowali tam głównie filmowcy i technicy zatrudnieni w Hollywood, gdzie każdy doskonale znał nazwisko Schulberg. Ojciec Stuarta i Bada był szefem produkcji Paramount Pictures. Był czerwiec 1945 roku. Bracia Schulbergowie dostali 3 miesiące na zgromadzenie dowodów. Właśnie te materiały z czasem wpisały się w zbiorową świadomość, kształtując nasze wyobrażenie o tamtym okresie. O ile norymberskie taśmy braci Schulbergów są znane do dziś, o tyle po samej operacji zostało tylko kilka listów Stuarta do żony oraz parę zdjęć zachowanych przez córkę Sandrę, strażniczkę jego pamięci. W czasie pracy nad tym filmem trafiliśmy na nagranie Stuarta z tamtego okresu. Sandra ogląda je po raz pierwszy. Niezwykłe odkrycie. Z młodości ojca zachowały się jedynie fotografie. Pierwszy raz widzę go na filmie. Coś niesamowitego. Tu widać, jak bardzo był młody, najmłodszy z całej grupy. Musiały nim wstrząsnąć obrazy, które widział na taśmach. Montowali te materiały, każdą scenę oglądali setki razy. Tym bardziej wzrusza mnie ich niewinność, przekonanie, że robią coś ważnego i cennego. Cennym źródłem informacji na temat tamtej operacji okazały się też wspomnienia Bada Schulberga. Jeden z największych hollywoodzkich scenarzystów dzielił się nimi u kresu życia.
Nie miałem pojęcia, w co się pakujemy. Najpierw sięgnęliśmy po kroniki Fox Movie Tone. Tak naprawdę były to niemieckie materiały z amerykańskimi komentarzami. Pojechaliśmy do Nowego Jorku i tam oglądaliśmy je bez przerwy. Bracia spędzili w filmotece 2 tygodnie. Przygotowali 30-godzinny, starannie opracowany i dobrany materiał. Pojawiły się tam sceny palenia książek, fragmenty wystąpień Göringa, ówczesnego ministra spraw wewnętrznych. Małżeństwa między Żydami a Niemcami bądź innymi obywatelami podobnego pochodzenia są zakazane. Proces miał się zacząć 15 września. Generał Bill Donovan, ówczesny dyrektor OSS, przekazał informację, która spadła na nas jak grom. W Norymberdze nie będzie można wykorzystać taśm z Fox Movie Tone. Wolą na ziemię dmuchać. Boją się, że obrońcy oskarżonych je odrzucą. Będą twierdzić, że dowody zostały spreparowane, że majstrowaliśmy przy filmach. Innymi słowy, musieliśmy zacząć od zera. Nie było wyjścia. Bracia Schulbergowie musieli pojechać do Niemiec i zdobyć oryginały taśm. Zobaczyli państwo w zgliszczach. Norymberga, symbol triumfującego nazizmu, przypominała wymarłe miasto. Co zdumiewające, tutejszy Pałac Sprawiedliwości ocalał. Amerykanie w pośpiechu pracowali, by wszystko było gotowe na czas. Nad wszystkim sprawował pieczę Robert Jackson, członek amerykańskiego Sądu Najwyższego, wizjoner, który właśnie tak wyobrażał sobie przyszłość wymiaru sprawiedliwości. To był kamień węgielny. Po raz pierwszy Trybunał sądził zbrodnie popełnione przez suwerenne państwo. Po raz pierwszy też na sali rozpraw pojawił się nowy świadek – ekran. W angielskich sądach sędziowie zwykle siedzą w głębi sali, na wprost publiczności. Ponieważ w Norymberdze trzeba było znaleźć miejsce na ekran, OSS wpadło na pomysł, by umieścić go po środku, a sędziów przesunąć na prawą stronę w miejsce tradycyjnie zajmowane przez sędziów przysięgłych, których w Norymberdze nie było. „16 lipca 1945 roku. Najdroższa, pisze do ciebie z Niemiec. Chodząc po tych zburzonych ulicach, czuję się, jakbym oglądał rozkopane ruiny starożytnych miast. Wśród gruzów bawią się chłopcy. Biegną za nami, dopraszając się czekolady. Czasem mijamy niemieckich żołnierzy w podartych mundurach, brudnych, zmęczonych. Unikają naszego wzroku. Miejscowi nas nienawidzą, to jasne jak słońce. Sloganami nie nawrócimy ich na demokrację. Dla nich nasze słowa to czcza propaganda. Braci umieszczono w willi na obrzeżach Berlina, gdzie urządzili montażownię. Najpierw na tapetę wzięli Tryumf Woli, film propagandowy nakręcony w 1934 roku podczas zjazdu NSDAP w Norymberdze. Amerykański wywiad już wcześniej dysponował jego kopią. Po wstępnej analizie niemieckiej wersji Bad dostał rozkaz odnalezienia reżyserki filmu Leni Riefenstahl, jednej z najbliższych współpracowniczek Hitlera.
Nagrania z wieców i zjazdów partyjnych miały dla nas podwójną wartość. Ze względu na słowa, jakie tam padały, a także listy obecności. Ta w wielu wypadkach stanowiła największy materiał obciążający. Naziści często bronili się, że byli zwykłymi funkcjonariuszami bez związków z partią. Na filmach zaś widzieliśmy ich ze swastyką na opasce. Riefenstahl pomogła nam ustalić tożsamość wielu z nich. Jedną z takich osób był Hjalmar Schacht, były minister finansów Hitlera. Przesłuchiwany przez Amerykanów zarzekał się, że nic go nie łączyło z NSDAP, ale jego obecność na zjeździe temu przeczyła. Leni Riefenstahl wskazała też Hansa Franka, generalnego gubernatora okupowanych terenów Polski, współautora planu eksterminacji Żydów. On też zasiadł na ławie oskarżonych. Strategia prokuratorów polegała na tym, by, jeśli to tylko możliwe, oskarżonych skazać na podstawie ich własnych słów, ich własnych nagrań, na których chwalą się swoimi zbrodniami. Było to możliwe dzięki nagraniom Riefenstahl i innych reżyserów, materiałom opublikowanym przez niemiecki rząd. Nikt nie mógł zarzucić prokuraturze, że filmy są tendencyjne, zmanipulowane. Zostały nakręcone przez Niemców jako kronika ich czynów. Słowo pisane nawet w części nie odzwierciedlało tego, co robili hitlerowcy. Zwyczajny napad potrafimy sobie wyobrazić. Człowiek idzie ulicą, ktoś mierzy do niego z broni i żąda pieniędzy. Nic jednak nie zdoła opisać piekła nazistowskiego terroru. To przerasta naszą wyobraźnię. Jedynie film może pokazać ogrom tej zbrodni. Chociażby te sceny z warszawskiego getta nakręcone przez samych Niemców w 1942 roku. Dopiero badania z lat 90. wykazały, że to materiał propagandowy mający dowieść rzekomej niższości Żydów. W 1945 roku, kiedy Schulbergowie znaleźli ten film, te realistyczne, zimne obrazy przemawiały ze zdwojoną siłą. Ktoś zapytał, który z tych przerażających obrazów był najbardziej przerażający? Odpowiedziałem, chyba niemiecki film z Warszawy. Sfilmowano w nim rowy, do których wrzucano wychudzone, zabiedzone ciała. W jednej ze scen widać niemieckiego operatora, który stoi na dnie rowu, filmując nieszczęsne, wynędzniałe ciała wrzucane do groby. Niemcy sami siebie filmują, nie przeciwnicy, którzy przyłapali ich na tych odrażających działaniach, oni sami. Filmują, jak wrzucają do rowu kobiety, dzieci. Operator nagrywa te sceny, jak gdyby nigdy nic, jakby to było coś normalnego. To coś, czego nigdy nie zdołam wymazać z pamięci.
W miarę jak zbliżał się termin rozpoczęcia procesu, napięcie w Norymberdze rosło. Zespół Jacksona naciskał na Schulbergów, potrzebował materiałów dowodowych natychmiast. Czasu było coraz mniej. Baliśmy się, że nie zdążymy. Pojechałem do Norymbergi porozmawiać z zespołem Jacksona. Chciałem poznać szczegóły aktów oskarżenia, żeby wiedzieć, jakich materiałów szukać. Od tamtego spotkania nawiązaliśmy ścisłą współpracę. Prokuratura starała się dowieść, że Hitler i naziści już w 1933 roku określili swój cel i konsekwentnie do niego dążyli. Z tego wynikały różne kwalifikacje czynów, zbrodnie przeciwko ludzkości, przeciwko światowemu pokojowi. Uzbrojony w te informacje wracałem, by szukać odpowiednich filmów. W krótkim filmie na temat operacji Schulbergów pokazano, jak bracia szukali materiałów. Takie sytuacje, choć niewiarygodne, zdarzały się często. Wycofująca się armia niemiecka porzucała taśmy filmowe w najdziwniejszych miejscach. Choć materiałów przybywało, część prawników uważała, że Jackson popełnia błąd, opierając oskarżenia na dokumentach nazistów, zamiast na zeznaniach świadków. Konflikt w łonie amerykańskiej ekipy dodatkowo utrudniał Schulbergom pracę. Wczoraj wysłałem do Londynu kolejną paczkę, tajne dokumenty SS, filmy i zdjęcia. Teraz jadę w teren, kontynuować poszukiwania. Gdybyśmy tylko mogli pozbyć się papierkowej roboty, niemiłosiernie spowalniającej nam pracę. Każda strata czasu oznacza, że mamy go mniej na szukanie materiałów, czyli na to, co najważniejsze. W normalnej sytuacji byłoby mi wszystko jedno, ale ta misja naprawdę ma kluczowe znaczenie. Szefostwo bardzo na nas liczy, ale jeśli tak dalej pójdzie, największa akcja Field Photographic Unit zakończy się kompromitacją. Schulbergowie potrzebowali sukcesu, który przywróciłby im nadzieję w powodzenie misji. Okazał się nim Heinrich Hoffmann, osobisty fotograf Hitlera. Schulbergowie i ich montażysta Joe Zygmunt wypatrzyli go na jednym z filmów. Hoffmana szybko aresztowano razem z innymi pracownikami Wydziału Propagandy Goebbelsa. Dzięki temu udało się skonfiskować całe archiwum fotografa, 12 tysięcy zdjęć, które Schulbergowie natychmiast wysłali do Londynu. W nadziei na łagodniejszy wymiar kary, jeńcy przekazywali Amerykanom cenne informacje. To od nich dowiedzieliśmy się, że SS miało własną sekcję filmową, sporządzającą tak zwane raporty. My nazwalibyśmy je raczej zapisem bestialstwa, ale oni się tym szczycili. Uważali, że zabijając Żydów, oczyszczali Niemcy, a w szerszej perspektywie także i Europę. Technicy mówili też, że te mniej więcej półgodzinne filmy wyświetlano w domach hitlerowskich wodzów. Goebbelsa, Himmlera, Hitlera. Nazywano je deserami, bo były pokazywane po kolacji. Traktowane jako swego rodzaju rozrywka. Postanowiliśmy odnaleźć przynajmniej część z nich. Jeden z informatorów zdradził Badowi, gdzie naziści ukryli najbardziej kompromitujące filmy. 600 metrów pod ziemią w kopalni soli. Kopalnia istnieje do dziś.
znajduje się w Grasslieben, w okolicach Magdeburga. Wjechaliśmy do długiego podziemnego korytarza. Na samym końcu zobaczyliśmy coś niewyobrażalnego. Kilometry płonącej taśmy filmowej. Rozrzucone na powierzchni kilku boisk, dymiące kasety. Wszystko spalili, setki tysięcy metrów taśm. Wszystko puszczone z dymem, zniszczone. Straszna, niepowetowana strata. Na naszych oczach płonęła historia. Dowiedziawszy się o drugiej kryjówce w Riedersdorfie pod Berlinem, Bat natychmiast się tam udał i znowu się spóźnił. Tam również ogień strawił taśmy. Oczywiście nie można wykluczyć, że oba magazyny z filmami przypadkowo spłonęły w podobnym czasie, ale raczej mieliśmy tu do czynienia ze strategią systematycznego niszczenia obciążających materiałów. Hitlerowcy tak samo postępowali z innymi dowodami. Świadczy o tym akcja 1005, przeprowadzona na wschodnim froncie. Niemcy zacierali ślady zbrodni, ekshumując ciała ofiar i paląc je. Myślę, że to samo zrobili z filmami. Dla Schulbergów zaczął się wyścig z czasem. Musieli znaleźć kolejne magazyny z filmami, zanim zostaną zniszczone. Był listopad 1945 roku. Sala numer 600 w Norymberskim Pałacu Sprawiedliwości czekała na pierwsze rozprawy. Do miasta ściągali korespondenci z całego świata. Ze względu na problemy logistyczne zmieniono datę rozpoczęcia procesu na 20 listopada 1945 roku. Schulbergowie wyruszyli w ostatnią misję. Dowiedzieli się o istnieniu kolejnej kryjówki, ale na terenie radzieckiej strefy okupacyjnej. Choć Europy jeszcze nie podzieliła żelazna kurtyna, stosunki między Rosjanami a Amerykanami były niezwykle napięte. Bat zaryzykował i zwrócił się bezpośrednio do oficera Armii Czerwonej, odpowiedzialnego za sektor Babelsberg. Ku jego zaskoczeniu Rosjanin zgodził się na rozmowę. Major Avenarius, nigdy go nie zapomnę. Powiedział, nie rozumiem, czego młody oficer amerykańskiej marynarki szuka w strefie radzieckiej. Odparłem, długo by tłumaczyć, majorze, ale należymy do sekcji Johna Forda. Ledwo wypowiedziałem to nazwisko, przerwał mi. Zna go pan? Zna pan Johna Forda? Johna Forda we własnej osobie? Tak, to nasz przełożony. A on na to, napisałem o nim dwie książki. Okazało się, że trafiliśmy na światowego eksperta od twórczości Johna Forda. Major natychmiast zasypał nas pytaniami. Chciał wiedzieć, jak powstawały poszczególne filmy. Podekscytowany przywoływał konkretne sceny i ujęcia. Pamiętacie Henry'ego Fondę z nogami na biurku w młodości Lincolna? Surrealistyczna sytuacja. Nagle zyskaliśmy przyjaciela gotowego zrobić dla nas wszystko. Powiedział, chodźcie. Miał wszystkie potrzebne nam negatywy. Podstawcie ciężarówkę. Możecie brać, co chcecie. Niemcy i ich sojusznicy niewątpliwie próbowali niszczyć dowody. Do dziś nie wiemy, jak dużą część udało się zlikwidować. Dlatego spotkanie Schulberga z radzieckim oficerem odpowiedzialnym za studio Babelsberg jest tak ważne. Babelsberg stanowił jedno wielkie archiwum filmowe. Schulberg dostał klucze do raju.
To lista Bada Schulberga wysłana do przełożonych. Wynotował filmy, które jego nowy przyjaciel, major Avenarius, zgodził się odstąpić. W jednym z nich ideolog reżimu, Alfred Rosenberg, wygłosił żarliwą pochwałę ustroju, która przesądziła o jego skazaniu przez norymberski trybunał. Inne obrazy okazały się ilustracją polityki prowadzonej przez nazistów na okupowanych terytoriach. Odegrały one kluczową rolę w decyzji o postawieniu zarzutów o spisek i działanie z premedytacją. W tym czasie oskarżonych przywieziono do Pałacu Sprawiedliwości. W jego celach czekali na rozpoczęcie procesu. Kiedy jeden z nich, Robert Ley, popełnił samobójstwo, objęto ich całodobową obserwacją. Wczoraj znów byliśmy świadkami wielkiej chwili. Do naszej sali projekcyjnej przyprowadzono Rudolfa Hessa. Pokazano mu nagrania jego wystąpień propagandowych. Hess próbuje uniknąć sprawiedliwości, symulując utratę pamięci. Obserwowała go grupa psychiatrów. Wszyscy liczyli, że zdradzi się jakimś gestem, reakcją. Niestety poradził sobie znakomicie. Pewnie symuluje, ale robi to wyśmienicie. Attention. The International Military Tribunal will now enter. Ten dzień przeszedł do historii. 20 listopada 1945 roku zaczął się proces hitlerowskich zbrodniarzy. 218 dni przesłuchań, 5330 dokumentów, 236 świadków. Wszystko tłumaczone symultanicznie na cztery języki. Na ławie oskarżonych 21 z 24 wskazanych hitlerowskich przywódców. Jeden popełnił samobójstwo, drugi uciekł, trzeciego zwolniono ze względu na zły stan zdrowia. Główny oskarżyciel, Robert Jackson, wiedział, że może polegać na materiałach zgromadzonych przez Schulbergów. Wstrząsnął one trybunałem. Podobnie jak filmy z wyzwalania obozów koncentracyjnych nakręcone przez brytyjskich, amerykańskich i radzieckich operatorów. Miały one podeprzeć argumenty oskarżenia. To zaszczyt i odpowiedzialność, że mogę otworzyć pierwszy w dziejach proces o zbrodnie przeciwko światowemu pokojowi. Oskarżeni nie unikali kamer. Pokażemy ich własne filmy. Wysoki sąd zobaczy, jak się zachowywali, usłyszy, co mówili. Przypomnimy ich postępowanie i wydarzenia przez nich zainspirowane. Bowiem prawdziwym skarżącym jest dziś cywilizacja. Jackson wyjaśnił, że będzie pokazywać filmy nazistowskie, ponieważ oskarżeni w swojej próżności lubili się filmować. Podkreślił też, że Trybunał usłyszy słowa oskarżonych oraz zobaczy na ekranie, jak uczestniczyli w realizacji ustalonego planu. Można zatem powiedzieć, że dla Jacksona, jako głównego oskarżyciela strony amerykańskiej, filmy stanowiły rodzaj wizji lokalnej. Jackson nalegał, by rozprawy były nagrywane. Oczami wyobraźni już widział wielki, uniwersalny film, który stanie się przestrogą dla przyszłych pokoleń, swoistą szczepionką na faszyzm i dyktaturę. W naturalnym odruchu najpierw zwrócił się z propozycją do Bada Schulberga, ale ten wolał wrócić do Nowego Jorku i skupić się na pisaniu. Następny w kolejce był zatem młodszy Stewart.
Jemu Jackson powierzył realizację filmu, który stał się wzorcem dokumentalnych produkcji sądowych. Zadanie nie należało do łatwych, zwłaszcza że ówczesny sprzęt do rejestracji obrazu i dźwięku zajmował dużo miejsca i był dość głośny. Sędziowie obawiali się, że będzie naruszał powagę miejsca. Dlatego umieszczono go za przeszklonymi ściankami. Na sali rozpraw pracowały trzy kamery. Pierwszą umieszczono w przeszklonej kabinie na lewo od sędziów, co pozwalało nagrywać dźwięk synchronicznie z obrazem. Drugą na prawo od sędziów, filmowano oskarżonych oraz interwencje oskarżycieli. À la fois les accusés, mais aussi l'intervention des procureurs. Enfin, une troisième caméra. Trzecia kamera znajdowała się w pomieszczeniu radiowców. Ona również rejestrowała obraz i dźwięk. Bei der Besichtigung der Staatskammern, und zwar in Funktion. Diese Bekundungen sind falsch. Das Entscheidende. Proces obserwowało 400 korespondentów z całego świata. Jednak żmudne procedury sądowe, przedłużane przez konieczność tłumaczenia, szybko zaczęły ich nużyć. Dlatego Jackson o kilka dni przyspieszył projekcję pierwszego filmu. Stuart Schulberg ostatni raz sprawdzał oświetlenie. Prokuratorowi zależało, by utrwalić na taśmie reakcję oskarżonych oglądających własne zbrodnie. Zorientowaliśmy się, że źródło światła było zbyt mocne, przez co obraz na ekranie stawał się niewidoczny. W ostatniej chwili postanowiliśmy okleić taśmą neonówki, które umieściliśmy na podłodze pod ławą oskarżonych. Minęła dziewiąta. Skulony oklejałem ostatnie lampy, kiedy na salę weszli Goering i Hess. Zobaczyłem skórzane buty Goeringa, który mijając mnie zatrzymał się i przez moment przyglądał się mojej instalacji. Kino, co? Powiedział. A Hess, który wciąż udawał, że stracił pamięć, zaczął klaskać jak uradowane dziecko. Goering spojrzał na mnie z uśmiechem, wzruszając ramionami. Pół godziny później, kiedy na ekranie pojawiły się pierwsze obrazy, ich uśmiechy zgasły. Jeśli Trybunał wyraża zgodę, rozpoczniemy projekcję. Pierwsza projekcja odbyła się 29 listopada 1945 roku. Schulbergowie przygotowali godzinny film z materiałów nakręconych przez aliantów. Nazistowskie obozy koncentracyjne. Oto lokalizacje największych obozów jenieckich oraz koncentracyjnych w Niemczech oraz na terenach okupowanej Europy. Ten reportaż z reprezentatywnej grupy obozów przedstawia warunki, jakie tam panowały. W tym obozie inspekcję przeprowadził generał Dwight Eisenhower. Towarzyszyli mu generałowie Omar Bradley oraz George Patton. Obóz został wyzwolony w kwietniu przez 4. Dywizję Pancerną 3. Armii generała Pattona. Znaleźli tam ciała polane wapnem, ułożone warstwami. Fetor był niewyobrażalny. Następnie delegacja zobaczyła prowizoryczne krematorium zrobione z torów kolejowych. Służyły one za ruszt, na którym wciąż leżały zwęglone szczątki jeńców. Miałem 22 lata, to mną wstrząsnęło. Obrazy piekła pokazane na samym początku procesu były poruszające. Także dla oskarżonych, którzy już nie mogli twierdzić, że to się nie wydarzyło.
Obrazy ciał spychanych buldożerami. To było potworne. Filmy wstrząsnęły obecnymi. To był szok. Nawet oskarżeni, którzy twierdzili, jakoby o niczym nie wiedzieli, musieli się zmierzyć z tym koszmarem. Myślę, że Jackson miał rację, pokazując te sceny na samym początku procesu. To było Bergen-Belsen. Kiedy znów zapalono światła, podobnie jak wszyscy na sali, patrzyłem na ławę oskarżonych. Keitel wycierał łzy. Ribbentrop, zawsze elokwentny dyplomata, wbił oczy w ziemię, wolno kiwając głową. Admirałowie Raeder i Dönitz pustym wzrokiem patrzyli przed siebie. Rosenberg nisko opuścił głowę. Nawet Göring, który do tej pory dowcipkował i uśmiechał się do kolegów, siedział jak skamieniały. Wreszcie. Najbardziej zaskakująca była jednak reakcja Hansa Franka, odpowiedzialnego za śmierć 5 milionów Polaków. Podczas gdy oskarżeni rozchodzili się do cel, on siedział bez ruchu, dopóki nie podszedł do niego strażnik, każąc mu iść. Jest głęboko poruszony. Muszę to przyznać. Bliski łez. Powinien był płakać, przyznać, co zrobił. Sądzi pan, że oskarżeni wcześniej nie widzieli tych obrazów? Nie mogę mówić za innych, ale jeśli chodzi o mojego ojca, jestem na 100% pewien, że ich nie oglądał, bo nie chciał tego widzieć. Doskonale wiedział, co się dzieje, jaki los spotykał tych nieszczęśników. Ale zobaczyć to w tej sali, czarno na białym, to było dla niego coś nowego. Miał wyrzuty sumienia? Nie, nigdy. W przeddzień śmierci napisał do mecenasa Zajdla, swojego adwokata, i do jego żony, naszej matki. Proszę, pokażcie prawdę o mnie. Nigdy nie byłem przestępcą. Niewiarygodne. Po rocznym procesie, niepodważalnych dowodach, filmach z Auschwitz. W obliczu tego wszystkiego napisać takie słowa? Dla mnie to nigdy mu nie wybaczę. Następnego dnia po projekcji Rudolf Hess, który do tej pory symulował utratę pamięci, poprosił o zgodę na odczytanie oświadczenia. Od tej pory moja pamięć znów staje się dostępna dla świata. Z powodów taktycznych symulowałem amnezję. Podkreślam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność.
za wszystko, co zrobiłem i podpisałem, w pojedynkę lub wraz z innymi. Grudnia 1945 roku oskarżenie przedstawiło kolejny świeżo zmontowany film ekipy Schulbergów – Dnaziplan. Ponad trzygodzinny materiał powstał z dokumentów zgromadzonych w Niemczech. Jasno pokazywał, że naziści świadomie parli do wojny i z premedytacją dopuszczali się bestialstwa. Wrył się w zbiorową świadomość, kształtując nasze wyobrażenie o tym okresie. Myślę, że obaj bracia Schulbergowie stworzyli obraz wojny, który nosimy do dziś. Nawet obecnie każdy film dokumentalny poświęcony III Rzeszy wraca do materiałów wykorzystanych w Naziplan. Wszyscy korzystają z tego samego źródła. Praca, jaką wówczas wykonali Schulbergowie, wciąż zasługuje na uznanie i szacunek. Dalsze postępowanie sądowe trzymało się chronologii skrupulatnie odtworzonej przez autorów filmu. Miesiące przesłuchań, oskarżeń, obrony. Amerykanie chcieli pokazać światu, że nawet wobec tak monstrualnych zbrodni wymiar sprawiedliwości musi zachować bezstronność. To przesłanie miał ukazywać film z procesu. Zadanie powierzono młodszemu bratu Stuartowi. Jednak ta nowa misja napotykała liczne trudności. Proces trwał prawie rok, ale sędziowie zadecydowali, że kamery zostaną wpuszczone jedynie na 35 godzin. Ostatecznie nagrano prawie 39 godzin, ale to dlatego, że niektóre sytuacje filmowano równocześnie z kilku kamer i różnych ujęć. Z tego materiału Stuart Schulberg miał stworzyć film poświęcony samemu procesowi. Za kamerami nie stali operatorzy OSS, bo biuro służb strategicznych zostało już rozwiązane. Do Norymbergi przysłano żołnierzy Signal Corps, ekspertów od telekomunikacji. Sęk w tym, że nie znali za grosz niemieckiego. Dlatego nie nadążali za tym, co działo się na sali. Czasem filmowali, czasem nie. Czasem uchwycili ważny moment, a czasem zbyt wcześnie wyłączali kamery. W rezultacie Stuart Schulberg dysponował bardzo skromnym materiałem, do tego dość miernej jakości. Stuart Schulberg znalazł wyjście, wykorzystując fakt, że wszystko, co działo się na sali sądowej, rejestrowano na płytach woskowych. On i dwójka jego montażystów, Robert Parrish oraz Joe Zygmunt, wykonali kolosalną pracę. Zmontowali wszystkie sceny nadające się do użytku, a dopiero potem podkładali dźwięk z płyt. Ich möchte nochmals betonen, dass ich über militärische Maßnahmen nichts wusste. Podczas gdy Stuart trudził się w montażowni, Rosjanie, którzy także chcieli włączyć proces norymberski do swojej narodowej narracji, przysłali swojego operatora i reżysera Roberta Carmena. Norymberska sala sądowa stała się areną, na której Amerykanie i Rosjanie walczyli o miano prawdziwego zwycięzcy i pogromcy nazizmu. Głównym orężem tej bitwy o narrację historyczną stał się obraz. Rosjanom udało się wynegocjować jeden dzień zdjęciowy, kiedy mogli filmować salę i oskarżonych zajmujących miejsca. Dzięki temu Roman Carmen zrobił serię zbliżeń, o czym Schulberg mógł tylko pomarzyć. Dzięki tym ujęciom materiał Rosjanina nabrał dramaturgii.
Do dziś jego film oddaje emocje i napięcie panujące na sali, co widać szczególnie w nagraniu z 1 października 1946 roku, kiedy przewodniczący Trybunału sędzia Lawrence ogłaszał wyrok. Dwunastu oskarżonych skazano na śmierć, trzech na dożywocie, czterech dostało od 10 do 20 lat więzienia, trzech zostało uniewinnionych. 11 z 12 wyroków śmierci wykonano dwa tygodnie później na dziedzińcu norymberskiego więzienia. 12 Göring odebrał sobie życie w przeddzień egzekucji. Minęło półtora roku, zanim Stuartowi Schulbergowi udało się dokończyć film o procesach norymberskich. Pracę spowalniał brak jednomyślności władz co do ostatecznego przesłania filmu. Stuart musiał przedstawić 11 wersji scenariusza. Kiedy po wielu miesiącach w końcu przystąpił do montażu, trafił na niezwykły materiał. Przekazał mu go Berlińczyk, który kupił dom wysokiego hitlerowskiego funkcjonariusza Artura Nebe. Film nakręcony w 1941 roku, prawdopodobnie przez samego Nebego, przedstawiał pierwsze eksperymenty z gazowaniem ludzi. Ofiarami byli podopieczni białoruskiego przytułku dla chorych umysłowo w Mohylewie. Był to jedyny znany dokument rejestrujący przebieg zbrodni. Choć Schulberg otrzymał materiały już po zakończeniu procesów norymberskich, uznał je za tak ważne, że dołączył je do filmu. Na początku 1947 roku Schulberg wciąż pracował nad swoim dokumentem. Tymczasem Rosjanie dali Amerykanom psztyczka w nos, organizując premierę gotowego filmu Romana Carmena Sud narodów w sercu Nowego Jorku na Times Square. Czerwoni wyprzedzili Jankesów. Drwiny amerykańskiej prasy zaostrzyły konflikt między Waszyngtonem a amerykańskim dowództwem w Berlinie. Spór dotyczył przede wszystkim tego, czy film powinien być przeznaczony dla niemieckiego odbiorcy, czy dla międzynarodowej publiczności. Władze amerykańskiej strefy okupacyjnej uważały, że należy uczynić z niego narzędzie denazyfikacji, reedukacji Niemców. Zależało im, by podkreślić różnicę między tym, jak sprawiedliwość pojmowali naziści, a jak alianci. Tymczasem Stuart Schulberg nie chciał robić filmu wyłącznie dla Niemców. Uważał proces norymberski za kamień milowy w dziejach cywilizacji, ważną lekcję dla całego świata. Lawirując między tymi sprzecznymi wizjami, Stuart Schulberg ukończył film Rok po Carmenie na początku 1948 roku. Norymberga. Sędzia Jeffrey Lawrence, Wielka Brytania. Pan Francis Biddle, Stany Zjednoczone. Pan Henri Duval, Francja. Generał Nikitchenko, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. 80-minutowy film Stuarta Schulberga odtwarzał kolejne etapy procesu norymberskiego, pokazując Rosjan, Amerykanów, Francuzów i Brytyjczyków zjednoczonych w walce z nazizmem. Norymberga, lekcja dla dzisiejszego świata, to przejmujący i niezwykle ważny dokument pokazujący nie tylko najważniejsze momenty procesu, ale także materiały, które Stuart i Budd zmontowali dla Roberta Jacksona. Znalazły się w nim także sekwencje nakręcone przez Amerykanów, Brytyjczyków i Rosjan wyzwalających obozy koncentracyjne.
Świat go jednak nie zobaczył, przynajmniej nie od razu. 28 czerwca 1948 roku władze radzieckiej strefy okupacyjnej zarządziły blokadę Berlina. Miasto ratował przed głodem most powietrzny zorganizowany przez państwa zachodnie. Zimna wojna stała się faktem. Właśnie zimna wojna tłumaczy nikły entuzjazm aliantów w karaniu zbrodniarzy hitlerowskich, który na Zachodzie wygasł około 1950 roku. Ta sama zimna wojna sprawiła też, że Niemcy Zachodnie stały się naszym sprzymierzeńcem, a niedawny sojusznik, Związek Radziecki, najgorszym wrogiem. Nie taki obraz pokazywał film. W pewnym stopniu stanowił zaprzeczenie ówczesnej oficjalnej narracji. W ten sposób straciliśmy niepowtarzalną okazję, by edukować Amerykanów i pokazać im, o co walczyliśmy. Mimo wszystko w listopadzie 1948 roku w Niemczech zorganizowano premierę filmu Schulberga. Nie w Berlinie, wciąż odciętym przez Sowietów, ale w Stuttgarcie. Pozytywne reakcje sprawiły, że planowano amerykańską premierę. Jednak w Waszyngtonie klimat się zmienił. Kongres zaakceptował gigantyczny plan odbudowy Europy. Od procesu minęły 2 lata. Teraz priorytetem stał się plan Marshalla. W ramach planu Marshalla zainwestowano miliony dolarów w całej Europie, także w Niemczech, by odbudować gospodarkę, postawić kraj na nogi. To oczywiście kłóciło się z ideą karania zbrodniarzy wojennych. Jak wytłumaczyć wolę niesienia pomocy Niemcom, gdy film pokazuje buldożery spychające ciała do zbiorowych mogił? Pod koniec 1948 roku zapadła ostateczna decyzja. Premierę po prostu odwołano. Humanistyczne idee prokuratora Jacksona, wysiłek i zaangażowanie Stuarta Schulberga oraz jego ekipy zostały przekreślone jednym ruchem waszyngtońskiego pióra. Być może nie stały za tym wyłącznie plan Marshalla i konieczność odbudowy Europy. To nie przypadek, że film nie trafił do amerykańskich kin. Decyzja zapadła na szczeblu rządowym, a stał za nią ówczesny sekretarz wojny Kenneth Royal. Wielu amerykańskim oficerom nie podobał się sam pomysł ustawiania przed Trybunałem Niemieckiego Dowództwa. Uważali, że Niemcy jedynie wykonywali rozkazy Hitlera, dlatego nie byli odpowiedzialni za zbrodnie nazizmu. Można tu mówić o swego rodzaju solidarności między amerykańskimi a niemieckimi oficerami. Bardzo długo w ogóle nie wiedziałam, że ojciec zrobił film o Norymberdze. Dopiero w 2002 roku, kiedy porządkowaliśmy mieszkanie po śmierci mamy, trafiliśmy na pudła z materiałami, między innymi na kasetę z filmem. Latami leżała na półce, zapomniana. Ludzie stawiali na niej kieliszki z winem. Nie mieliśmy pojęcia, że w środku jest taśma. Kiedy ją odkryliśmy, zaczęliśmy się zastanawiać, co to jest. Dlaczego tutaj leży? Co się stało? To stało się bodźcem do dalszego działania. Zaczęłam przekopywać się przez rodzinne archiwum i wciąż nie wszystko rozumiem. Przez 10 lat Sandra Schulberg intensywnie pracowała, próbując odtworzyć zapomniany film ojca. Szukając taśm, rekonstruując je, uzupełniając zniszczoną ścieżkę dźwiękową.
Dodatkowo opracowała 13 wersji językowych i dziś jeździ po świecie, pokazując Norymbergę wszędzie, gdzie to możliwe. Tytuł Lekcja dla dzisiejszego świata nie stracił aktualności. Oglądając ponownie ten film, uświadomiłem sobie, jak prorocza była wizja Jacksona. Dodajmy, niestety. Przywołam jego słowa. Ten proces ma kapitalne, kluczowe znaczenie. Trzeba zrozumieć, że oskarżeni są wcieleniem mrocznych sił, które będą drzemać jeszcze długo po tym, jak ich ciała obrócą się w proch. Dlatego trzeba uczynić z nich żywe symbole nienawiści rasowej, terroryzmu, przemocy, arogancji i okrucieństwa władzy. Są symbolami zaciekłego nacjonalizmu i militaryzmu. To problemy, z którymi zmagamy się także dziś. Wbrew nadziejom wizjonerów, którzy zorganizowali i przeprowadzili proces norymberski, świat się nie zmienił. A przecież po to zrobili ten film, żeby ludzkość nie zapomniała i wyciągnęła wnioski z tej lekcji. Niestety przed nami ciągle jeszcze długa droga.